Na pewno się zaprzyjaźniliśmy. Znaczy już ostatnio się zaprzyjaźniliśmy, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale to prowadziliśmy wtedy takie badania z koleżanką. I teraz poproszono mnie o to, żebym parę słów powiedział o takiej książce, którą napisałem kilka lat temu. I cały mój wykład mam zamiar oczywiście prowadzić w takiej trochę konwersatoryjnej formie. Znaczy, gdybyście Państwo z czymś się nie zgadzali i chcieli z czymś podyskutować, to proszę bardzo zgłaszać swoje uwagi do tego, co będę mówił. A co będę mówił? No w pierwszej kolejności oczywiście postaram się wytłumaczyć trochę z tego tytułu dziwnego, być może kontrowersyjnego. Podam parę przykładów zjawisk, o które mi chodzi, które określiłem jako będące przykładami takiego, powiedzmy sobie, procesu Homo Freira i trochę porozmawiamy sobie o takich przemianach współczesnych związanych z utopiami, ideologiami itd., itd. Mam nadzieję, że Państwo będą jakoś tam w miarę interesująco spędzą tą chwilę, którą tutaj mam zagospodarować. Jeszcze też mała uwaga, to znaczy w trakcie wykładu będę Państwu puszczał parę teledysków. To są teledyski, które można by uznać je w najdelikatniejszej formie jako kontrowersyjne. To znaczy to będą takie kilka przykładów teledysków Disco Polo. Ja bym Państwa prosił, żebyście Państwo podeszli do tych przykładów nie jako wielbiciele, choć być może i takie osoby tutaj są. Ja nie oceniam gustów, natomiast żebyśmy podeszli do tych przykładów bardziej analitycznie. Ja postaram się za ich pomocą pokazać kilka rzeczy i kilka procesów, które być może mogą być dla nas interesujące. Natomiast co do samego tytułu Homo Freira, to uprzedzam, że nie będzie nic o homoseksualizmie. To nie ma, może w jakimś tam stopniu, gdzieś tam, prawda, w którymś tam stopniu analizy mieć, natomiast to zupełnie nie ma nic wspólnego. Wręcz bym powiedział, przypomina mi się taki film wideo na YouTubie, gdzie pytano przechodniów, czy zgodziliby się na to, żeby rządził nimi Homo sapiens. No i niektórzy mówili, że jak najbardziej, że są bardzo tolerancyjni, inni mówili, że absolutnie nie, że przecież nie można takich dewiacji, prawda, uznawać. Więc to jest, z tym moim tytułem tej książki to jest trochę podobnie. Znaczy na pierwszy rzut oka może się kojarzyć, że tu właśnie chodzi o zachowania seksualne, natomiast to zupełnie nie tędy droga. Bardzo słuszna uwaga, tak, jak najbardziej. Tak, natomiast skąd się w ogóle wzięła ta książka? Znaczy ja ją napisałem 6 lat temu, teraz trochę innymi rzeczami się zajmuję i to była taka książka, która miała wprowadzić pewne metodologiczne i teoretyczne podstawy w moją pracę. No i tak jakoś w trakcie pracy nad tymi podstawami okazało się, że bardzo interesująca propozycja, bo ja jestem w ogóle antropologiem kultury, etnologiem, trochę też historykiem, więc zajmuję się takimi zjawiskami kulturowymi i społecznymi. No i okazuje się, że bardzo interesująca propozycja dla antropologa może płynąć ze strony psychoanalizy. I w najogólniejszym sensie, jak można by wyjaśnić ten tytuł? Mianowicie tak, że czytając różne dzieła związane z psychoanalizą, różne osiągnięcia psychoanalityków, Freuda oczywiście, klasyczną psychoanalizę, ale też takiego francuskiego psychoanalityka, który nazywa się Jacques Lacan, można bardzo fajny wniosek wysnuć, szczególnie dla antropologa, mianowicie taki, że bardzo często jesteśmy przekonani, że wiele rzeczy, które robimy w życiu, są kierowane naszym wolnym wyborem, jakąś racjonalnością, czymś, do czego świadomie właśnie z naszym ja doszliśmy. Natomiast kiedy bliżej się temu wszystkiemu przyjrzymy, to okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I trochę tak przewrotnie nazwałem tą kondycję Freirem oczywiście. Być może być jakaś obelżywa kondycja. No to tak naprawdę dotyczy wszystkich z nas. Natomiast no powiedzmy sobie, że tytuł ma gdzieś zwracać uwagę na książkę, więc to w ten sposób. Natomiast z czego to się wszystkiego w ogóle bierze? U Freuda na pewno słyszeliście Państwo takiej pracy Freuda Kultura jako źródło cierpień. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo jakoś tam związani z naukami humanistycznymi, no ta praca jest taka
przepraszam, bardzo, bardzo znana. Natomiast problem z tą pracą i z interpretacją, i w ogóle z interpretacją Freuda w Polsce polega na tym, że popełniono kilka błędów w tłumaczeniu. To znaczy w oryginalnie niemieckiej wersji ta książka, czyli Kultura jako źródło cierpień, brzmi Das Unbehagen in der Kultur. I w dosłownym, czy też jakoś tak bliżej w przełożeniu, można by to rozumieć jako nie kultura jako źródło cierpień, natomiast kultura jako nieswojość. Podobnie jest w angielskiej wersji, tam jest culture and its discontent, czyli jakaś taka właśnie sprzeczność tutaj się pojawia. No jak gdyby polska interpretacja dzieła Freuda poszła w tę stronę, że kładziono nacisk właśnie na to, że kultura wywołuje pewnego rodzaju cierpienia. I to poniekąd się zgadza. To znaczy u Freuda tam w tej pracy też można odnaleźć takie wnioski. Natomiast główna rzecz, o której chodziło Freudowi, tkwi w tym, że kultura jest nieswojością, czyli jest czymś, co nie jest właściwe dla nas. Dlaczego? Dlatego, że kultury w przeciwieństwie do naszych cech biologicznych się nie dziedziczy. Kulturę nabywamy z zewnątrz. Kiedy uczymy się języka, kiedy uczymy się zachowań kulturowych i tak dalej, to one do nas przychodzą z zewnątrz. My się ich uczymy przez kontakt z rodzicami, z otoczeniem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład język jest nazwaniem pewnych rzeczy, czy pewnych stanów, które się z nami dzieją, ale za pomocą kategorii, które są od nas niezależne. To znaczy, my się języka tylko możemy ewentualnie nauczyć, prawda? Więc jak gdyby u Freuda to głównie na tym polega, że to wywołuje cierpienie, dlatego że nie jesteśmy w stanie nigdy do końca się wyrazić, prawda, w języku czy w kulturze. Bo zawsze będzie taki właśnie element nieswojości. Z jednej strony taki, że język nie do końca jest w stanie oddać jakieś takie nasze indywidualne wewnętrzne stany, które się z nami dzieją. Z drugiej strony taka, że język jest doświadczeniem kolektywnym, wobec czego no jak gdyby trochę, no musi być kolektywny, żeby, prawda, można się było porozumieć, wobec czego jak gdyby sam sobie zaprzecza takim indywidualnym stanom, indywidualnym odczuciom. Czyli, że możemy jak gdyby swoją wewnętrzne ja, swoją jednostkowość wyrażać tylko za pomocą języka, który przychodzi do nas z zewnątrz. I podobnie jest w ogóle z kulturą. Więc jak gdyby taka lekcja psychoanalizy i psychoanalizy lakanowskiej, o której wspominałem, polega na tym, że problem z nami, czy jakiś taki problem społeczny polega na tym, że właśnie bardzo często nam się wydaje, że coś jest takie nasze właśnie jednostkowe, nasze wewnętrzne, racjonalne, podjęte świadomie, a kiedy się bliżej temu wszystkiemu przyjrzymy, to się okazuje, że tak naprawdę tak nie jest. No i to jest właśnie to cierpienie, które w tym polskim tłumaczeniu zostało podkreślone. Tak, w ramach takich ciekawostek to jeszcze Państwu powiem, że także źle jest przetłumaczone różnica pomiędzy nieświadomością i podświadomością. Znaczy pierwszy tłumacz dzieła Freuda przetłumaczył nieświadomość jako podświadomość, a to są dwie różne rzeczy u Freuda. Podświadomość to jest taka sfera biologicznych popędów, prawda, instynktów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nieświadomość jest trochę u Freuda czymś innym. Natomiast tłumacz pierwszy Freuda, Ludwig Jeckels, przetłumaczył oba pojęcia jako tożsame, czyli za każdym razem urywał nieświadomość. To trochę wpłynęło na recepcję Freuda w Polsce. Znaczy w Polsce uważa się, że nieświadomość jest w ogóle taką sferą popędów biologicznych i tak dalej, i tak dalej. To są takie, taka powiedzmy ciekawostka, którą gdzieś tam rzucam. Na pewno nie pomogło recepcji psychoanalizy w Polsce, także to, że była ona w zasadzie wyklęta przez sowiecką naukę, szczególnie tam oczywiście w czasach stalinowskich, później pewne rzeczy można było z nią robić, więc jednak, ale ogólnie to jednak nie do końca poszło tak, jakby można się było tego spodziewać. Pójdźmy trochę dalej. Więc mamy tą nieswojość. Z innej strony, chodzi mi o inspirację, która płynęła do mnie z innej strony, mamy takiego włoskiego filozofa żyjącego, który nazywa się Giorgio Agamben. I on stworzył taką koncepcję homo sacer, to już bliżej właśnie do łaciny,
On ją stworzył, analizując przemiany polityczne w Europie, no, sięgające tak przede wszystkim czasów antycznych, ale jak gdyby rozciągając się do czasów współczesnych. I koncepcja homo sacer to jak gdyby w skrócie, tak mówiąc, człowiek święty, tudzież jak tłumaczą to niektórzy, człowiek, którego można poświęcić. To znaczy Agamben wskazał w tej koncepcji homo sacer, sacer, na taką jednostkę, tudzież społeczność, która jak gdyby, wobec której nasza wspólnota się tworzy, ale w opozycji do niej. Najprościej można sobie zrozumieć, i zresztą Agamben sam to robi, wyobrażając sobie sytuację w nazistowskich Niemczech, kiedy jak gdyby naziści tworzyli tą wspólnotę narodu niemieckiego w cudzysłowie, jakkolwiek by tego nie rozumieć, w opozycji do Żydów niemieckich, czy Żydów w ogóle, prawda? Dla wspólnoty nazistowskiej Żydzi byli właśnie homo sacer, to znaczy tym, który przeszkadza i którego można, a wręcz należy poświęcić po to, żeby jak gdyby ta pożądana wspólnota osiągnęła jakąś jedność, prawda, spełniła się i tak dalej, i tak dalej. No i jak gdyby w komentarzach do tego, może nie tyle Agamben, co ci, którzy rozwijają jego myśl, wskazywali, że podstawowy błąd takiego podejścia polega na tym, że taka wspólnota, która się tworzy tylko i wyłącznie na opozycji do czegoś, jest trochę taką właśnie, tak byśmy sobie powiedzieli w nawiązaniu do tytułu tego wykładu, wspólnotą frajerską. To znaczy ona w całości zależy od wszystkiego, co jest jak gdyby w opozycji do niej. No i właśnie Żydzi w kontekście antysemityzmu niemieckiego spełnili taką rolę. To znaczy Niemcy mówi, że wszystko co niemieckie, co związane z narodem niemieckim, to jest odwrotność tego, co w przypadku Żydów zachodzi. Można to sobie bardzo łatwo przełożyć w ten sposób, że zawsze funkcjonuje coś takiego, prawda, że na przykład w nazistowskich Niemczech były takie wyobrażenia, że Niemcy są czyści, Żydzi brudni, prawda, że Niemcy są tacy, a Żydzi tacy, prawda, więc jak gdyby cała ta tożsamość nazistowska opierała się na odwrotności i takim trochę zaprzeczeniu tego co rozumiano właśnie pod tym pojęciem Żyda. I teraz gdzie tu frajerstwo w tym? Otóż mianowicie, w cudzysłowie oczywiście frajerstwo, polega w takiej tożsamości na tym, że w momencie, kiedy zabraknie tej tożsamości homo sacer, prawda, czyli tej odwrotności naszej tożsamości, nasza tożsamość się rozpada. To znaczy, jeżeli robimy coś, na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, że zabraknie Żydów, prawda, dla nazistów. Ich tożsamość się rozpada, bo nie mają wobec kogo jak gdyby tworzyć te swoje pragnienia uzyskania narodu i tak dalej, nie? Najłatwiej to można zrozumieć sobie w ten sposób. Wyobraźmy sobie taki nazistę, który mówi, och, gdyby tylko udało nam się, prawda, w cudzysłowie wytępić Żydów, to nasz naród będzie wspaniały, prawda? No i w momencie, kiedy, jak gdyby w hipotetycznym momencie, kiedy udałoby im się wytępić wszystkich Żydów, wcale ten naród nie byłby wspaniały, bo on się tworzy tylko i wyłącznie właśnie przez tą opozycję. To jest jak gdyby taki skrajny przykład, ale skrajny przykład, którego używam po to, żeby pewne rzeczy pokazać w sposób no, jaskrawy. Psychoanaliza też ma taki bardzo fajny przykład z tym, w jaki sposób ta tożsamość taka trochę oparta właśnie na innym się tworzy. Otóż psychoanalitycy wprowadzili taki przykład związany z głosem kastrata. Przepraszam, trochę takich rzeczy być może nieprzyzwoitych teraz powiem. Proszę? No, rzeczywiście tak, no nie bądźmy też migotami. W każdym razie głos kastrata, czyli piękny głos kastrata, bierze się z tego, że właśnie został wykastrowany, czyli nie przeszedł mutacji, prawda? I teraz wyobraźmy sobie takiego kastrata, który śpiewa, och, mój Boże, na przykład, gdybym tylko mógł odzyskać to, co utraciłem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że następuje cud i odzyskuje to, co utracił, czyli odrasta mu to, co utracił. Ale w tym momencie traci ten głos, który czynił jego tożsamość możliwą w ogóle, prawda? No bo dzięki temu, co stracił,
pojawił się ten jego głos, prawda, to wyzwanie, prawda, do tego, że no tutaj i tak dalej, jakaś ta poezja z tym związana cała i tak dalej. No i śpiewając, czy wyrażając jakieś takie pragnienie odzyskania tego, co utracił, wyraża takie pragnienie, które ma nigdy nie być spełnione, jak gdyby, prawda? Czyli w hipotetycznym momencie, kiedy odzyskuje to, co utracił, no utraci jednocześnie tą tożsamość, w której funkcjonuje, czyli tożsamość pięknego głosu, prawda? No bo kiedy mu to, co utracił, odrośnie, to straci też swój głos, no bo wiąże się to właśnie z mutacją i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak gdyby, no też między innymi dlaczego frajer? Słoweński badacz kultury Slavoj Žižek, który też między innymi opierał się na psychoanalizie, wprowadził, analizując właśnie koncepcję Georgia Gambena, homo sacer, wprowadził takie rozróżnienie. To jest w takiej pracy, i prawdę powiedziawszy, to właśnie z tej pracy ściągnąłem tytuł, czyli homo sacer. I on w tej pracy wydanej po angielsku napisał from homo sacer to homo sacer, co po angielsku brzmi właśnie frajer dosłownie, czyli od homo sacera do homo frajera. I on odnosił się do takich przykładów, że jeżeli mamy jakąś taką tożsamość związaną trochę z konsumeryzmem, to znaczy opartą na tym, że powiedzmy w jakiejś grupie czy w jakichś indywidualnościach uznajemy, że nie wiem, papierosy szkodzą, prawda? No oczywiście szkodzą. Przepraszam, że kofeina szkodzi i tak dalej, i tak dalej. I teraz w odwrotności do tego budujemy w zaprzeczeniu tego, prawda, używaniu kofeiny, papierosów, nie wiem, alkoholu, tłuszczów nasyconych, glutenu, prawda, teraz gluten jest na czasie, budujemy swoją tożsamość, która ma się opierać na absolutnym, takiej powiedzmy naszej wolności, prawda, że uwalniamy się od papierosów i tak dalej, i tak dalej. Tylko co się wtedy dzieje? Tak naprawdę uwalniamy się od czegoś, czyli mówimy, że tam gluten, prawda, to nas zniewala i my się teraz od tego uwalniamy, ale jednocześnie poświęcamy swoją wolność na rzecz uwolnienia się od tego, tych zjawisk. Ja nie mówię teraz, że, prawda, że tutaj trzeba palić papierosy i pić alkohol, chociaż być może komuś to sprawić przyjemność, ale chodzi mi o pokazanie tego procesu, prawda, że poświęcamy naszą wolność w imię czegoś, co w naszym wyobrażeniu nas zniewala. Tam ktoś może właśnie stwierdzić, że gluten przeszkadza mu w życiu, wobec tego teraz wybiera, prawda, życie pełne ograniczeń, bo musi gdzieś tam wyszukiwać pokarm bez glutenu czy bez tego, innych tego typu zjawisk. I przygotowałem taki przykład, który być może nie, lepiej ilustruje to zjawisko. To są zdjęcia z brazylijskich faweli, które tu Państwu pokażę. Po prawej stronie mamy fawele, gęsto zabudowane. Po lewej stronie są osiedla takiej wyższej klasy średniej brazylijskiej. I teraz... To jest ta sama skala? Tak. Zdjęcie. Tak, to jest wspólne zdjęcie. To jest zdjęcie satelitarne, to znaczy, że to jest z Google Maps. O, bardzo dobrze widać to na tym zdjęciu, prawda? Tutaj mamy jakieś bogate osiedle, natomiast tutaj mamy fawelę przedzielone na pół. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jak gdyby życie, zarówno życie tych po prawej stronie, czyli tych bogatszych, jest dużo bardziej uzależnione od życia od tych po lewej stronie niż odwrotnie. Znaczy, oczywiście pod względem ekonomicznym trochę inaczej wygląda, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że osoby z tej strony, powiedzmy tego osiedla, wyobrażają sobie pewne rzeczy o osobach z tej strony. I jak gdyby budują swoją tożsamość w opozycji do tego, co się dzieje z tej strony. Bardzo łatwo można to sobie wyobrazić, jeżeli pomyślimy sobie o bardzo podobnej sytuacji w Polsce. Mianowicie bardzo często na przykład jak oglądacie Państwo jakieś takie, nie wiem, może śniadaniowe telewizje czy jakieś takie programy związane z żywieniem, tam się pojawia taka koncepcja trochę opozycji takiej między, prawda, jedzeniem takim i jedzeniem, jakie powinno ono wyglądać, prawda, że powinniśmy jeść to i to, prawda. Jak gdyby z założenia tam jest, że takim milczącym założeniem tych programów jest to, że pewne nasze nawyki żywieniowe wynikają z
jak gdyby z takiej kulturowej otoczki, która się wiąże, wiąże z jedzeniem. Powiem to wprost, pewne nawyki żywieniowe przedstawiamy jako będące wyrazem naszej właśnie indywidualnej tożsamości, indywidualnego ja, natomiast one tak naprawdę są wynikiem pewnego rodzaju mody, prawda? I z czego ta moda wynika? Ta moda przede wszystkim wynika na takiej opozycji pomiędzy tym, no co akurat powinno być w opozycji, znaczy pomiędzy tym, co jest uważane za właśnie takie niższe, gorsze i tym, co jest uważane za lepsze i bardziej pożądane. No teraz akurat, nie wiem, być może nie jestem na bieżąco, ale na topie jest właśnie jedzenie glutenowe i bezglutenowe. I teraz, jeżeli na przykład wybieramy jedzenie bezglutenowe, prawda, rozpoznajemy się w jakiejś takiej, w cudzym słowie mówiąc, klasie średniej, prawda? I teraz tak, jak gdyby z perspektywy takiej zewnętrznej, wybór jedzenia bezglutenowego wiąże się z naszym takim racjonalnym i świadomym wyborem zdrowia, prawda? Że na przykład stwierdzamy, że chcemy być bardziej zdrowi, wobec czego przechodzimy na jakąś tam dietę, albo zaczynamy biegać, prawda? Albo jakiś taki inny modny sport uprawiać. Ale tak naprawdę o co w tym chodzi? Chodzi o to, że po prostu jedzenie bez glutenu czy bieganie w danym momencie wiąże się nie tylko z naszymi własnymi racjonalnymi wyborami, ale też z tym, że w grupie, w której funkcjonujemy, musimy wypełniać pewne określone cechy, żeby w tej grupie móc się rozpoznać. Znaczy, jeżeli mieszkamy właśnie, powiedzmy sobie, na takim osiedlu właśnie dla ludzi bogatych, musimy biegać, uprawiać jogging i w odpowiedni sposób się uprawiać, żeby jak gdyby być częścią tej grupy. Więc chodzi o takie rytuały i zwyczaje, które wiążą się z estetyką, wiążą się z nawykami żywieniowymi, które powodują, że jesteśmy częścią danej grupy. I dlaczego jak gdyby trochę tak przewrotnie określiłem to mianem frajerstwa? Dlatego, przepraszam, frajerstwa być może to brzmi za bardzo radykalnie, ale takiej nieswojości o może. Dlatego, że z jednej strony jak gdyby wybór określonej diety jawi nam się, czy wyobrażamy sobie, że on jest związany z naszym właśnie wyborem, że decydujemy się być zdrowi, wobec czego wybierzemy dietę. A kiedy bliżej się temu przyjrzymy, to okazuje się, że on bardziej się wiąże z tym, że przez dietę chcemy rozpoznawać się w określonej grupie społecznej, niż z tym, że chodzi nam tak naprawdę o nasze własne zdrowie. Więc jakbyśmy zapytali mieszkańców po prawej stronie, dlaczego biegają, dlaczego jedzą to i to, dlaczego tak się ubierają, to większość ich odpowiedzi można by było przy jakimś takim większym podrążeniu tego tematu uzyskać, że po prostu zwykli ludzie spędzają czas przed telewizorem, pijąc piwo, ja nie chcę tak spędzać czasu, chcę być zdrowy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tylko co się kryje pod tym pojęciem zwykli ludzie? No jakieś wyobrażenie właśnie o tych mieszkańcach faweli, prawda? Do tego dochodzi jeszcze najczęściej w tej sytuacji prawdopodobnie wyobrażenie, że oni mieszkają w fawelach dlatego, że no byli leniwi, że nie chce im się pracować, że byli za głupi, prawda, w odpowiednim, że nie wybrali odpowiedniej szkoły w odpowiednim momencie. Natomiast tych ludzi po prawej stronie bardzo prawdopodobne, że będzie cechowało wyobrażenie takie, że ich miejsce po tej stronie jest wyłącznie ich wyłączną zasługą, że sami sobie zapracowali na sukces, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobne rzeczy można przecież w Polsce usłyszeć i też jak gdyby za chwilkę będę starał się Państwu to pokazać. I to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest właśnie to, że są takie rzeczy w kulturze i w społeczeństwie, których tak naprawdę mało mamy do czynienia z wolnym wyborem, a więcej z takim przymusem społecznym, choć wydaje nam się, że to jest właśnie nasz wolny wybór. Przypominają się kilka takich historii, mianowicie taka, że jeszcze parę lat temu słyszałem historię, że jak gdyby pracownicy korporacji musieli kojarzyć się z pewnymi elementami, z elementami statusu. Takim elementem statusu było to, że chodziło się z kawą ze Starbucksa, prawda, gdzieś tam przemykało po mieście i krążyły takie opowieści, znaczy mniej lub bardziej prawdopodobne, to jest nieważne, ale że krążyły, to samo już to wskazuje pewne rzeczy, że dużo osób, które pracowały w korporacji, ale na tak niskich stopniach, że
nie stać ich było na to, żeby codziennie pić kawę ze Starbucksa. Kupowały raz w miesiącu kawę ze Starbucksa i potem ten kubek sobie w domu uzupełniały swoją własną kawą, żeby on tylko, prawda, wyglądał odpowiednio, prawda? Więc to są takie, to są właśnie jak gdyby takie wskaźniki tego, jak to należy rozumieć. Poza tym jeszcze co do tego właśnie wolnego wyboru, to czy na przykład wybór diety takiej, siakiej czy owakiej jest naszym osobistym wyborem, może jak gdyby pokazywać w ogóle zmiana tego, co dana dieta kojarząca się ze zdrowiem w danym momencie oznacza. Jak przypomnę Państwu sobie jeszcze kilka, no dzisiaj jak gdyby takim podstawowym demonem zdrowia jest gluten. Jeżeli przypomnę sobie Państwu jeszcze kilka lat temu, był cukier, prawda? Prawda? Wszyscy wybierali tam, że cukier, biała śmierć i tak dalej, i tak dalej. No tam też sól jest. W zależności co w danym momencie jest uważane za jak gdyby będące takim kluczem do zdrowia, no to jak to wybieramy, no to jesteśmy właśnie na diecie. I teraz jeszcze o dwóch zjawiskach chciałem Państwu powiedzieć, które też analizuję w swojej książce, mianowicie pierwsze to zjawisko interpasywności, nazwa być może dziwna, drugie to zjawisko cynicznego dystansu. I jak gdyby to są takie zjawiska. I pierwsze jest interpasywność, to jest takie pojęcie wprowadzone przez austriackiego badacza Roberta Pfalera. Natomiast drugie jest wprowadzone przez wspomnianego już Sławoja Žižka. I w najkrótszym sensie, jak gdyby ja chcę też Państwu to potem pokazać na przykładach, więc teraz tylko powiem kilka słów na ten temat, takich bardzo ogólnych. Więc w najkrótszym sensie interpasywność jest taką przeciwieństwem interaktywności, czyli interaktywność zakłada nasze jakieś tam zaangażowanie, interpasywność właśnie wręcz przeciwnie. I ci badacze podają przykłady takie, że wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której przychodzicie Państwo po ciężkim dniu w pracy, bardzo stresującym, siadacie przed telewizorem i leci sitcom. I w tym sitcomie jest taki śmiech z puszki, prawda? Taki śmiech, który gdzieś tam leci. I gdyby ktoś spojrzał z boku na tą sytuację, to wygląda tak, jakby telewizor się śmiał w naszym zastępstwie, prawda? Że my oglądamy ten serial, jesteśmy bardzo zmęczeni, on jest głupi najprawdopodobniej, albo jakiś taki przynajmniej średnio inteligentny, ale jednocześnie jak gdyby z boku patrząc na tę sytuację, wydaje się, jakbyśmy się rzeczywiście z niego śmiali. I nawet są takie obserwacje prowadzone, że rzeczywiście, nawet jeżeli byśmy zupełnie nie wiedzieli, co się tam dzieje, to po jak gdyby takim obejrzeniu takiego serialu, w którym telewizor się śmieje za nas, no jakieś tam poczucie relaksu się pojawia. I Robert Faller, czyli ten facet, który jak gdyby wymyślił czy opisał to zjawisko, wskazał, że to jest takie bardzo istotne zjawisko w kulturze, zwłaszcza w kulturze współczesnej i jak gdyby w skrócie można powiedzieć, że to jest takie delegowanie rozkoszy, czyli że nam się czegoś nie chce robić, czy z jakiegoś powodu tego nie robimy i po prostu inny robi to za nas jakby, nie? No tutaj, prawda, telewizor się za nas śmieje. Innym przykładem, takim już bliżej związanym powiedzmy z etnografią czy z taką tradycyjną kulturą, jest istnienie płaczek pogrzebowych. Powiedzmy na obszarach około polskich płaczki występowały szczególnie na wschodzie. I instytucja płaczek polegała na tym, że to były takie wynajęte kobiety, które w naszym zastępstwie zajmowały się upłakiwaniem zmarłego. No my w tym czasie mogliśmy się spierać o podział majątku po zmarłym i robić wiele różnych innych rzeczy. One zawodziły, prawda, wykonywały odpowiednie modły i tak dalej, i tak dalej. Egzotycznym przykładem takiej interpasywności są takie młynki modlitewne tybetańskie. Tam wystarczy poruszyć ten młynek i jak on się kręci, to jakby, tak jakby odprawiał modlitwę za nas. To jest taki przykład takiego zjawiska właśnie interpasywności. To jest bardzo ciekawe i bardzo istotne zjawisko w kulturze współczesnej, no ale jak gdyby najczęściej właśnie kojarzone z tym śmiechem z puszki, ale też z bardzo wieloma różnymi innymi sytuacjami. Przykładowo psycholodzy mówili o takim mechanizmie, prawda, odpowiedzialności grupowej, że jeżeli coś się dzieje na przykład na ulicy, prawda, tam ktoś, nie wiem, zostaje, jest bity albo coś się komuś stało, to bardzo często ludzie myślą, znaczy nie reagują na to, bo myślą, że robi to ktoś inny, prawda? Czy jakby delegowali tam swoje zaangażowanie na kogoś innego, który zrobi to za nich. Więc to jest też taki przykład. Trochę
interpasywności. Inne z tych zjawisk, o których powiedziałem, czyli ten opisany przez Slavoja Žižka zjawisko cynicznego dystansu, to jest też bardzo charakterystyczne dla współczesności zjawisko i ono polega na tym, że jak gdyby angażujemy się w coś, ale jednocześnie zaznaczamy wobec tego dystans. To być może brzmi dziwnie, ale już spieszę z przykładami. Teraz jakiś czas temu jeszcze słuchanie disco polo było uważane za coś uwłaczającego ludzkiej, w pewnych środowiskach po prostu było uwłaczające. Więc słuchano disco polo w ten sposób, że słuchano piosenek disco polo mówiąc, że a ja tego słucham, żeby się z tego pośmiać. Prawda? Ja pamiętam z lat 90. popularne były takie zespoły jak Backstreet Boys czy Kelly Family. Zespoły te były uważane za, w cudzysłowie mówiąc, obciachowe. Ale jak gdyby było takie zjawisko, w którym mówi, że wszyscy się z tego śmieją, ale jednocześnie wszyscy znają ich piosenki, prawda? Czyli chodzi o to, że można było słuchać Kelly Family, Backstreet Boys czy Disco Polo, ale trzeba było powiedzieć, a ja tego słucham tylko i wyłącznie dla wygłupu, prawda? I już bezpiecznie możemy rozkoszować się nawet najbardziej prymitywną, głupią piosenką i tak dalej, czy głupim filmem. Jest teraz moda na kino lat 80., więc to kino, zwłaszcza kino takiej klasy C nawet, czy bo już nawet nie B, nie, czyli jakieś tam gumowe potwory, prawda, i tak dalej, więc jeżeli powiemy przed tym filmem, że ja nie oglądam tego na poważnie, ja się tylko oglądam, żeby się z tego pośmiać, to już możemy bezpiecznie się cieszyć, mieć zupełnie bardzo prozaiczną frajdę z takiego kina, oglądając to. Zjawisko to bardzo często na Facebooku występuje, no ale też w bardzo wielu innych mediach. Ale na Facebooku jest to o tyle ciekawe, że jest jak gdyby istotne dla zdobywania informacji. To wygląda w ten sposób, że wrzuca się, nie wiem, post, czy wideo, czy fragment jakiegoś tekstu kogoś, kogo nie lubimy, z komentarzem, tak, o, zobaczcie, jaki on jest głupi, prawda? I tam, powiedzmy, wrzucamy to, tylko że tak, że po pierwsze, przez to wrzucenie i udostępnienie na Facebooku ten tekst zaczyna krążyć, więc on zaczyna być bardziej popularny. Gdyby nam się wydaje, że my przez jakiś tam cyniczny komentarz wyrażamy swoje negatywne zdanie wobec tego tekstu, ale przez to, że go jak gdyby udostępniamy, jednocześnie rozsiewamy ten tekst. To jest znane Państwu na pewno zjawisko, które politycy mówią, że nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska, prawda? No właśnie o to chodzi. Jeżeli będziemy o kimś mówić, nawet jeżeli powiemy, że tam, powiedzmy, nie wiem, nie lubimy Donalda Trumpa, prawda? I powiemy, wrzucimy jakąś jego wypowiedź na Facebooku, prawda? Udostępnimy z komentarzem. O, zobaczcie, co ten głupek znowu powiedział. Wrzuciliśmy, prawda, ten element dystansu wobec tego tekstu, prawda? Czyli zaznaczyliśmy, że nie podzielamy jego opinii, ale jednocześnie ten tekst zaczyna krążyć, prawda? Po iluś tam różnych użytkownikach. I to jest właśnie taka zasada cynicznego dystansu. I ona bardzo silnie jak gdyby oddziałuje na współczesne czasy, dlatego że badacze mówią, że żyjemy w takich czasach trochę postironicznych, to znaczy, że do wszystkiego podchodzimy z ironią i z jakimś takim cynicznym dystansem, no ale okazuje się, że właśnie taki cyniczny dystans potrafi być bardzo, bardzo, może nie tyle niebezpieczny, co bardzo... bardzo łudzący, dlatego że no, wspomniany disco polo, który jest dzisiaj niesamowicie popularną muzyką, poniekąd trochę do wypromowania tej muzyki przyczyniło się właśnie cyniczny dystans. Znaczy wszyscy udostępniali, dzielili się, prawda, tą muzyką, jednocześnie zaznaczając wobec niej dystans. Więc to są takie, cyniczny dystans jest właśnie przykładem takiego podejścia, w którym niby coś wyśmiewamy, niby stawiamy to w złym świetle, ale jednocześnie przyczyniamy się do propagowania tego, powiedzmy, czy jakiegoś tam jeszcze szerszego rozsiewania. Ja chciałem też Państwu pokazać trochę z innej strony kilka przykładów, co prawda będzie też o disco polo, ale chciałem też pokazać, w jaki sposób
Pewne takie wzorce kulturowe kształtują nasze myślenie. I w tytule tego wykładu było o neoliberalizmie. I tak w skrócie, bo oczywiście to można bardzo długo na ten temat mówić. Neoliberalizm to jest taka ideologia ekonomiczna, która powstała w latach 70. w tak zwanej szkole chicagowskiej. Ideologia ta zakładała, że wprowadzała takie poniekąd trochę mniej, no, różnie to badacze oceniają, fałszywe przekonanie, że wszystko co prywatne jest dobre, wszystko co państwowe jest złe. Ideologia ta wprowadza takie magiczne słowa jak deregulacja, prawda, i te wszystkie takie rzeczy związane z jakąś taką wolnością gospodarczą. Mówię to w zupełnym skrócie. I w latach 80. w związku z działalnością Margaret Thatcher, która była jak gdyby bardzo aktywną wyznawczynią tej ideologii, ale też Ronalda Reagana, no i tego, że jak gdyby doświadczaliśmy końca tak zwanych wielkich narracji, czyli właśnie końca przede wszystkim komunizmu czy socjalizmu w tamtym czasie, przepraszam, ta ideologia wydawała się taką trochę receptą na taką pustkę, która się z tym wiązała. I jak gdyby w polskiej transformacji po 89 ona odegrała bardzo, bardzo istotną rolę. No i jak gdyby zasadniczą cechą tej ideologii jest to, że ona kładzie przede wszystkim nacisk na to, że istnieje coś takiego jak wolny rynek, czy wolna ręka rynku, która jest niezależna od tam, nie wiem, państwa, jakichś takich organizacji wspólnotowych, i ona jak gdyby sama się wyreguluje i wszystko się w niej zrobi samo, o ile nie będziemy jej przeszkadzać. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że jeżeli przypatrzymy się takim XIX- i XX-wiecznym ideologiom politycznym, od właśnie anarchistycznej, komunistycznej, socjalistycznej, to one wprowadziły taki schemat, w którym mamy rzeczywistość, która jest niedoskonała, i coś w tej rzeczywistości musimy zrobić, tam usunąć własność, prawda, wszystkich burżujów i kułaków gdzieś tam wywieźć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobimy, to nastanie jakaś tam świetlana przyszłość. Ideologia neoliberalna na bardzo podobnym schemacie się opiera, to znaczy, że rzeczywistość jest niedoskonała i musimy coś w niej zrobić, czyli tam zderegulować, prawda, usunąć to i tamto, i nastanie jakaś tam świetlana przyszłość, w której już nie będzie żadnych problemów ani tarć społecznych, czyli tam idealny wolny rynek. I jak gdyby schemat tej ideologii można było sobie bardzo fajnie zaobserwować na przykładzie służby zdrowia. Znaczy po 89 wprowadzono zmiany, w których służba zdrowia zaczęła być podporządkowana takiej trochę właśnie ideologii rynkowej. No i pewne rzeczy przestawały tam działać. Nie wiem, tam był problem z pielęgniarkami i tak dalej, i tak dalej. No, wprowadzono na przykład takie właśnie cięcia w służbie zdrowia, które miały ją zderegulować, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ona w ten sposób zaczynała działać coraz gorzej. Kiedy zaczynała działać coraz gorzej, pojawiły się teksty, że no, ona działa gorzej, no bo ciągle jest państwowa, prawda, gdyby była prywatna, gdy będzie tam idealny wolny rynek, no to wszyscy będzie cudownie, prawda, wszystko będzie idealnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc wprowadzono kolejne cięcia, to oczywiście działało coraz gorzej i coraz gorzej. Bardzo podobny schemat był zastosowany w przypadku kryzysu z 2008 roku. Mianowicie do kryzysu tego, jak w zasadzie większość ekonomistów jest dzisiaj zgodna, doprowadziła właśnie deregulacja finansów i uwolnienie tak zwanego kapitału finansowego. Kapitał finansowy to jest taki kapitał, który nie produkuje niczego, znaczy nie produkuje żadnej, prawda, maszyn, żadnych samochodów, tylko bierze się ze spekulacji giełdowych, czyli spekulacji na rynku nieruchomości, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i wybuchł kryzys jak gdyby w związku z tym, że taka bańka zaczęła puchnąć. Natomiast po 2008 roku też przekonywano, że gdyby był właśnie idealnie wolny rynek, to takich problemów by nie było, że cały kryzys był spowodowany tym, że ten rynek jeszcze nie do końca jest wolny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Domagano się kolejnych deregulacji. Jak to się skończy, w zasadzie nie wiemy, bo to ciągle wszystko trwa. Ale dlaczego o tym mówię? Mianowicie dlatego, że
Wydaje się, że to jest jak gdyby taka kwestia bardzo, bardzo ideologicznie sucha. To znaczy coś, co jest właściwe dla gabinetów właśnie jakichś polityków, powiedzmy sobie ekonomistów, a niekoniecznie dotyczy zwykłego człowieka. I chciałem Państwu pokazać jest kabaret z 91 bodajże czy 2 roku, kabaret Olgi Lipińskiej. Numer nazywa się Abalcerowicz wyciął nam numer. I chciałem, żebyście Państwo zwrócili uwagę, w jaki sposób w tym kabarecie są zaprezentowane osoby, które kojarzone były z biedą, z klasą robotniczą, w cudzym słowie z robolami itd. itd. Wyciął nam numer i różnicować dochody chce. Kobieta wciąż, prawda, tutaj. Państwowy, porządny, nie. Jasne, że musi być kapitalizm. Jest tam jakiś lekki zwyczajów, prawda, jakiś rencista rzekomy, tam jest jakiś kombatant z tyłu, prawda, i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę, że oni wszyscy mają takie wykrzywione twarze, te pozy są takie przesadne wręcz, prawda, o... Tutaj mamy jakiegoś robotnika, prawda, więc w berecie, prawda, z tym takim charakterystycznym wykrzywionym obrazem, wykrzywioną twarzą, prawda, tutaj jakaś kobieta jest i tak dalej, i tak dalej. To są takie wyobrażenia, które z jednej strony... Oczywiście być może są mi zabawne, natomiast one w pewien sposób pokazują to, co Państwu pokazywałem w przypadku tych faweli, prawda? Że to są te, jak gdyby wyobrażenia tej bogatszej strony o tej stronie biedniejszej. Że ta strona biedniejsza to ma właśnie takie wykrzywione twarze, prawda? Że ona jest taka roszczeniowa, prawda? Domagająca się. No a w opozycji tam tekst leci, że przed 89 jeden zbierał jakieś tam, prawda, powiedzonka, inny zbierał doświadczenie, no i ten, co zbierał tam powiedzonka, co kłapał ozorem, to teraz nie ma nic, chociaż no Balcerowicz obiecał i tak dalej, i tak dalej. A cofnijmy się trochę w czasie, zwróćmy uwagę na to. A ty pamiętasz, jak nasz tatko krowę kargulowy na naszym polu zastał, a? Zobaczcie Państwo film, rewelacyjna komedia, która... Nie chodzi tutaj o podważanie oczywiście tego filmu, ale zobaczcie Państwo, że nawet w tym filmie, prawda, to tam lata 60., 70., lata 60., 70., mamy do czynienia też z taką opozycją. Znaczy mamy z jednej strony tą wieś już na... w tej, w cudzysłowie, nowej Polsce, jak to mówiono. I w tej nowej Polsce, no tam wszyscy już chodzą w garniturach, prawda, są murowane domy i tak dalej, i tak dalej. I oni sobie wspominają, jak to było z Zabugiem jeszcze. I zobaczcie Państwo, oni tutaj są ubrani właśnie takie dziwne stroje, mają jakieś dziwne fryzury, dziwne miny. Mamy do czynienia z jakimś dziwnym sporem w ogóle granicznym. To jest wszystko takie przyspieszone i pokazane właśnie przeszłość w taki trochę zabawny sposób, prawda? Że tutaj mamy jakieś takie właśnie dziwne sytuacje. Podejdź no do plota. Raczej mnie to. Podejdź. Bo ja podchodzę. Dziwny akcent oczywiście. Domy, zwróćcie Państwo uwagę, jakie są już w tej nowej części. I tutaj mamy już, prawda, już jedziemy na wieś. Teraz... Jakbyśmy tak popatrzyli właśnie, w jakim kontekście społecznym czy ideologicznym te filmy powstawały. No właśnie przede wszystkim mamy tu obraz przedwojennej wsi i wsi powojennej. Wieś powojenna jest już taka trochę nowocześniejsza, no ale jednak nie do końca. Trochę tam pewne unowocześnienia się pojawiają, natomiast ta przedwojenna jest właśnie taka z wykrzywionymi twarzami, trochę w dziwnych strojach, prawda, trochę taka, jakieś dziwne spory tam się toczą i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, jak gdyby chodzi o, znowuż pojawia się tutaj jak gdyby taka opozycja pomiędzy dwoma wyobrażeniami, że tutaj jest lepiej, tam jest gorzej, prawda, no to jest to samo trochę, co w tym wyobrażeniu o tych prawda, w fawelach, że jak gdyby te dwa wyobrażenia mają się kształtować nawzajem.
I widzę, że już powoli powinniśmy zmierzać do końca, więc chciałem jeszcze parę rzeczy tam, o paru rzeczach Państwu opowiedzieć, ale no, wydaje nam się wszystkim, jak gdyby, że nasze wyobrażenia o świecie są ukształtowane na podstawie jakiejś tam racjonalności. Natomiast jeżeli przeanalizujemy sobie właśnie chociażby kulturę popularną, to zauważymy, że bardzo wiele z tych rzeczy po prostu opiera się na takich schematach, w których to mniej jakaś tam racjonalność kształtuje nasze myślenie, a więcej jakieś takie wyobrażenia. I teraz kluczową sprawą w przypadku bycia czy nie bycia homofrajerem jest to, kto te wyobrażenia tak naprawdę kształtuje. To znaczy, z innej strony, kształtując nasze wyobrażenia o świecie, można tak naprawdę nami wszystkimi sterować. Zobaczcie Państwo, teledysk współczesny to jest parodia bardzo popularnego teledysku Disco Polo. Teledysk jest, znaczy oryginał jest Ona czuje we mnie pieniądz, tam Ona czuje we mnie pieniądz, wystroiła się jak Beyoncé, to jest w oryginale. Natomiast tutaj jest parodia. Mamy czas tylko, żeby fragment jednej obejrzeć, ale zwróćcie Państwo, w jaki sposób jest tutaj przedstawiona bieda, bo w oryginale jest, że no właśnie ktoś tam jest bogaty, prawda, w związku z tym jest przystojny i kobiety go pożądają, tutaj jest, że jest biedny, to parodiować ma to, że jest biedny. Więc jak zobaczą Państwo, jak jest pokazywana bieda, prawda, jakieś takie właśnie obskurne wnętrza. Ale to tam gdzieś dalej będzie. Belu 10 zyla na mojej ręce. Casio błyszczy, żadna laska nie zapisze. Z klubu wychodzę poza drogą, palę w domu kolorowo. Na chacie siedzę nieustannie, żadna laska jedę. Pierdalam pasztet z chlebem. Widzieliście Państwo, jak on jadł ten pasztet? To były takie przesadzone ruchy, takie wykoślawione, takie parodujące się właśnie. I to jest kluczowe jak gdyby. No, czyli tutaj mamy ukształtowanie za pomocą kultury popularnej naszych wyobrażeń o świecie. Co jest w tym świecie pożądane, co jest niepożądane. Jak powinien ten świat wyglądać, a jak nie powinien ten świat wyglądać. Inny przykład, taki, który już będę powoli kończył, to jest też parodia tej samej piosenki. I tutaj mamy Sołtys czuje we mnie pijąc, prawda? Więc żeby wyśmiać te jakieś takie odniesienia do wsi, czy do prowincji, czy do jakiejś takiej w cudzysłowie zwykłego człowieka, mamy faceta przebranego za kobietę, czyli chodzi o to, żeby podkreślić, że jest taki brzydki, prawda, i tak dalej. No i mamy sołtysa, który jest w sytuacji niepasującej dla niego, czyli pojawia się na jakimś modnym klubie, prawda, no i tam, prawda, pije wódkę, nie tak jak trzeba, o proszę bardzo, tam trzeba pić drinki, on pije wódkę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To były dwie bardzo popularne parodie tego teledysku. Znaczy, to nam też bardzo wiele mówi o tym, jak te nasze wyobrażenia o świecie są kształtowane, bo jeżeli parodia teledysku ma polegać na tym, że w tym teledysku wyobrażamy sobie biedę, która jest taka, siaka i owaka, albo na przykład wieś, która jest właśnie taka śmieszna, przaśna, wykoślawiona i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę, że przez ukształtowanie w ten sposób myślenia o na przykład o wsi, czy o w cudzym słowie zwykłym człowieku, w momencie zetknięcia się z tym zwykłym człowiekiem będziemy go odbierać właśnie przez to wyobrażenie, a nie przez to, kim ten człowiek rzeczywiście jest. I być może w jakimś tam dalszym kontakcie to wyobrażenie w nas przezwyciężymy, ale w pierwszym momencie zawsze jest taka bariera, prawda, tego wyobrażenia, które w nas tkwi na temat tego człowieka. No i to jest jak gdyby taka kluczowa sprawa, żeby sobie uświadomić, jak bardzo te wyobrażenia bardzo często nas bardzo silnie kształtują. No i na tym bym skończył. Dzisiaj dziękuję bardzo.